pieds glacés, tes mains pour les masser. Merci pour les draps blancs et le saunier branlant. Bonjour, nazywam się Agata i witam na 14 zajęciach języka francuskiego. Dzisiaj będę Wam opowiadać o jedzeniu, czyli o tym, co każdy lubi najbardziej. Wyobraźcie sobie pyszną kanapkę. Co chcecie na nią położyć, żeby była jeszcze lepsza? Może jakieś warzywo? Warzywa po francusku to les légumes. Les légumes. Jakie są Wasze ulubione warzywa? Moje ulubione warzywo to pomidor. Le tomate. Le tomate. Ale ulubionym warzywem mojej siostry to ogórek. Le concombre. Le concombre. Jeśli nie lubimy tych warzyw, możemy na naszej kanapce położyć paprykę. Le poivron. Le poivron. Do tych wszystkich warzyw możemy dołożyć jeszcze liść sałaty. La laitue. La laitue, czyli sałata. I żeby dodać trochę witamin i smaku, możemy naszą kanapeczkę posypać pietruszką. Le persil. Le persil. Nie wiem, czy to dobre skojarzenie, ale ja bardzo szybko się tego słowa nauczyłam, bo skojarzyło mi się z proszkiem do prania persilem. Może zostawmy teraz tę kanapkę w spokoju. Na przykład, kiedy mamy mięso na talerzu, możemy obok mieć kapustę. Le chou. Le chou. Oczywiście, na ogół w drugim daniu są również ziemniaki. Czyli ziemniak to le pomme de terre. Le pomme de terre. Uwaga! Słowo ziemniak to tak jakby łączenie dwóch różnych słów. Le pomme to tak naprawdę jabłko, de terre, ziemskie. Czyli takie jakby jabłko ziemi, czyli ziemniak dla Francuzów. Kolejną zdrową grupą jedzeniową są owoce. Les fruits. Les fruits. No, jak widać, pisownia jest bardzo podobna do angielskich fruits. Le fruit. Przypatrzcie się. Moim ulubionym owocem, który jem na ogół w Wigilię, jest pomarańcza. L'orange. L'orange. Ale zwróćcie uwagę na pisownię. Znowu można ją porównać z angielską. Drugim owocem, który jest bardzo bogaty w witaminę C, tak jak pomarańcze, jest cytryna. Le citron. Le citron. A jaki jest ulubiony owoc każdego dziecka? Oczywiście gruszka. Wszyscy uwielbiają gruszki. Są one bardzo krótko u nas w kraju. Nie są to, są to owoce sezonowe. Gruszka to la pêche. La pêche. Teraz przejdę do najpopularniejszych owoców w Polsce, które po prostu rosną wszędzie, w każdym ogrodzie. Czyli do jabłka, ale o których już wspomniałam, więc pewnie pamiętacie, że jabłko to la pomme. La pomme. Drugim owocem, o którym chciałabym powiedzieć, który bardzo krótko jest w naszym kraju, tylko w czerwcu można go dostać, to truskawka. Truskawki to les fraises. Les fraises. Teraz przejdę do banana. Jak widzicie na rysuneczku, narysowałam banana. I on też, tak jak po polsku, po angielsku i po francusku, brzmi tak samo. La banane. La banane. W języku francuskim jest tylko taka drobna różnica, że dodajemy e.
Ostatnimi owocami, o którymi chciałabym powiedzieć, są winogrona. No bo jak język francuski to wino, a z czego jest wino? Z winogron. Narysuję, żeby łatwiej było zapamiętać. Winogrona to le raisin. Le raisin. No, jak już mamy zdrowe owoce i warzywa, możemy przejść do czegoś konkretnego, czyli do mięsa. Mięso to po francusku la viande. La viande. No, jak wiadomo, są różne mięsa. Na przykład jest wieprzowina. Wieprzowina to le porc. Le porc. Może być też wołowina. Le bœuf. Le bœuf. A Francuzi wyjątkowo bardzo lubią wołowinę. Może też być drób. Na przykład le volaille. La, przepraszam, la volaille. Co łatwo zapamiętać, bo na przykład jest taki kotlet de volaille. Jest on właśnie z drobiu. Więc la volaille to jest drób. Le veau to cielęcina. Le veau, cielęcina. Kiedy już mamy jedzenie na cały obiad, możemy przejść do takich trochę przekąsek. Między posiłkami niektórzy lubią pić mleko. Le lait. Le lait. Szczególnie małe dzieci. Jak wiecie, jest dużo różnych produktów, które produkujemy z mleka. Na przykład le jaourt. Le jaourt. Pewnie już się domyślacie, że chodzi o jogurt. Innym produktem, który tworzymy z mleka, jest ser. Le fromage. Le fromage. No, Francuzi są oczywiście mistrzami serów. Tam na każdym rogu można kupić jakiś wydumany ser pleśniowy, czy też inny. Na śniadanie, poza serem, na przykład możemy zjeść jajko. L'œuf. L'œuf. Oraz masło. Le beurre. Le beurre. Francuzi dodają masło prawie do każdego dania. Jako w czasie kręcenia tego filmu zbliża się Wigilia, nie można zapomnieć o rybach. Rybki to le poisson. Le poisson. Ale uwaga, musi być S. Kiedy powiecie le poisson, oznacza to trucizna. Tak więc bądźcie czuli. Le poisson. No i jakie są wasze ulubione ryby? Ja uwielbiam łososia. Le saumon. Le saumon. Ale jak już wspomniałam o gili, to musi być i karp. La carpe. La carpe. Tuńczyk to le thon. Le thon. Następnie, może to już nie jest ryba, ale też żyje sobie pod wodą, znaczy no istnieje pod wodą może bardziej. Kawior to le kawior. Le kawior. Tak jak kawior jest pod wodą, są również owoce morza. Le fruit de mer. Le fruit de mer. Francuzi uwielbiają owoce morza. Najchętniej by jedli je na śniadanie, obiad i kolację. Ale no czasami jedzą też jak zwykli ludzie, czyli na przykład pieczywo. Le pain. Le pain. No to jest pieczywo, albo chleb też używa się w ten sposób. La brioche. La brioche. To jest chałka. Również popularne jedzenie we Francji. Oraz le croissant. Le croissant. To jest croissant. Myślę, że to bardzo łatwo zapamiętać, bo brzmi prawie tak samo. Le croissant i croissant. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie umrzecie z głodu we Francji.